Ałe, ałe, witam was przesrdecznie tego jakże cudownego dnia. Dzisiaj kolejny odcinek Dziennika Młodego Lechity. Tak trzeba zapisać kolejną stronę w naszym dzienniku. W końcu wybrałem się na taki spacer, trochę pooglądać nasze tereny chrubieszowskie, bo jako gospodarz zostałem wybrany na gospodarza gospodarstwa chrubieszowskiego, na takie właśnie dystrykty podzieli się Wielka Lechia. To prawda, jeszcze nie sprawuję władzy, bo oddałem ją aż skończy 16 lat dla mojego przyjaciela. No i on teraz sprawuje władzę za mnie. Ja mu tam mówię, co ma robić. Właśnie jest, ale jest naprawdę pięknie. Oglądam tereny, ładnie jest. Wszystko kwitnie, wszystko roślinki piękne są, można pooglądać. Ładna pogoda, cieplutko jest. Można sobie wziąć jakiś napój, sobie przespacerować się, pooglądać tereny. Tutaj co prawda są, widzicie, jakieś budowle, no ale bo ja nagrywam tu, jak jeszcze jestem, nie poszedłem jakoś w głąb daleko i tak se spaceruję. No właśnie w takich okolicznościach możecie wykonywać te ćwiczenia, o których wam mówiłem, te cztery kroki, bardzo naprawdę, bardzo przyjemne, bardzo cudowne, cudowne okoliczności do wykonywania tego typu ćwiczeń. Jakaś kukurydza, pola, ładnie, lasy, świeże powietrze. Można spacerować. Cudownie. Musicie też się wybrać na takie tereny. Zatrzymajcie się. Wejrzyjcie w głąb siebie, jak to mówi delfińska wyrocznia. I idźcie dalej. Słuchajcie, właśnie chciałbym poinformować, że Wielka Lechia jako państwo już ma utworzone kilka właśnie takich podziałów. Będzie podzielona właśnie gospodarstwa. Na przykład gospodarstwo chrubieszowskie, gospodarstwo kiślubelskie. Różne są gospodarstwa, jest gospodarz. Na razie Wielka Lechia ma swoje już takie te gospodarstwa rozplanowane na Podkarpaciu, w Lubelskim, Mazowieckim i Podlaskim i Świętokrzyskim, czyli w pięciu województwach. Jest stworzony gabinet cieni. Ja na przykład tam nie pojechałem, ale mój kumpel pojechał i jeszcze Josi Jezierski. O, Jelonki. Nie wiem, czy widzicie. Tam daleko, tak, prosta. No i właśnie gabinet cieni jest. I sobie skarbę cieni to właśnie będzie stanowiło ochronę. Tu właśnie na tych trakcie czasem robimy manewry. O, tam po raz widzicie. A tu jest jeszcze bociek. Nie wiem, czy widzicie, na pewno nie widzicie. Bo jest tak za tymi roślinami. Ale pięknie. Gdzie jest sobie, to w ogóle się nie ruchałem. Zagniszcza. Co jest? O, roślinka fajna. Zerwać co można. Fajne. Nie widzę tej jelonki. Super pogoda. Wybierzcie się tak sami. Zróbcie coś dla Lechistadu. Szerzcie lechityzm. Tak jak ja właśnie szerzę. Ja właśnie dostałem, nie za to, że jest jakiś dobry wiek czy coś, tylko za to, że właśnie szerzę lechityzm. Dlatego dostałem tytuł właśnie gospodarza i przekazałem właśnie koledze, żeby sprawowało ze mnie władzę. Na ten okres, i właśnie jeździ dla spotkania gabinetu cieni. Cudownie, naprawdę. Mówię wam, już to będzie kończyć. Uważajcie na siebie. Ałe.